Witajcie rodaczki i rodacy. Ostatnim razem opowiadałem wam o wieży Clifforda. Dzisiaj chciałbym was przenieść w inne miejsce, którego datę powstania datuje się na mniej więcej ten sam okres, czyli okres, kiedy to Normanowie napadli na ten teren, czyli początek XI wieku. Zapraszam. Opactwo świętej Marii, albo jak kto woli, St. Mary's Abbey, to miejsce, do którego dzisiaj chcę was zabrać. Ruiny, na które dzisiaj patrzycie, są pozostałością jednego z największych i najbogatszych opactw benedyktyńskich w całej Anglii. Pierwotny kościół został założony w 1055 roku i został poświęcony Olafowi II, patronowi Norwegii. Po podboju Normanów kościół wszedł w posiadanie pewnego anglo-bretońskiego magnata o imieniu Alan Rufus. Ten magnat powierzył ziemię grupie mnichów z Whitby. Kościół klasztorny został zrekonstruowany w 1088 roku, gdy to król William Rufus odwiedził York w styczniu i powierzył mnichom jeszcze większy teren na rozbudowę klasztoru. W 1132 roku doszło do sporu i zamieszek pomiędzy mnichami. Część mnichów nastawiona na reformę opuściła, a raczej została wydalona z klasztoru i założyła własny klasztor Cystersów, dzisiejszy klasztor Fountains Abbey. W 1137 roku opactwo zostało poważnie uszkodzone przez wielki pożar w Yorku. Ocalałe ruiny pochodzą z programu odbudowy opactwa, który trwał 23 lata i rozpoczął się w 1271 roku. Opactwo zajmowało tereny pomiędzy rzeką Ouse, która znajduje się tam, a Butam. Pierwotnie było odgrodzone od terenów miejskich rowem i pasem zieleni. W 1260 roku powstał mur otaczający opactwo, a jego łączna długość miała prawie 3/4 mili. W 1318 roku opat otrzymał królewskie pozwolenie na podwyższenie muru pomiędzy Butam a rzeką Ouse. Ten mur widzimy do dzisiaj. Opactwo zajmowało cały teren ogrodów muzealnych, a opat był jednym z najpotężniejszych postaci swoich czasów, zarówno wśród duchownych, jak i w hierarchii społecznej. Był na równi z arcybiskupem Yorku. Wejście do opactwa, jak i do ogrodów muzealnych, jest bezpłatne i publiczne. Na terenie dzisiejszego parku znajduje się również Yorkshire Muzeum, do którego polecam się wybrać. Dla mieszkańców Yorku posiadających kartę yorkowską wstęp jest bezpłatny. W lecie oczywiście wiele ludzi tutaj piknikuje. Bardzo fajny teren. Na terenie Garden Muzeum znajduje się również obserwatorium w Yorku. Nie jest to duży budyneczek, no nie taki jak mamy chociażby w Polsce, w Olsztynie czy w Toruniu, ale wiem, że czasami odbywają się tu jakieś spektakle i obserwacje nieba. Pozdrawiam. Troszeczkę nadeszła chmura i niestety zaczęło padać, więc będę musiał się wcześniej zawijać, ale postaram się nagrać tego vloga do końca dla was. W parku znajduje się przepiękna roślinność, nasadzenia drzewa, które mają kilkaset lat. Wygląda to pięknie o każdej porze roku, nawet teraz jesienią, kiedy mamy te piękne kolory. Mówiłem, że pogoda się załamała. Właśnie przeszło oberwanie chmury, więc schowałem się pod drzewem. Szkoda po prostu sprzętu. Opactwo było złożone z około 40 do 60 mnichów i opata. Było też 50 uczniów w szkole oraz kilka świeckich, powiedzmy, że sług. Mnisi z opactwa St. Mary's nie żyli tylko życiem medytacyjnym. Trzeba było także pracować, żeby zarobić po prostu na utrzymanie opactwa. W opactwie się znajdował m.in. browar, młyn, piekarnia, spichlerze, stodoły, a nawet warsztat krawiecki. Mnisi całe dnie spędzali więc pracując w administracji opactwa, kopiując książki, handlując z kupcami, dostarczając żywności i zapasów dla klasztoru oczywiście, zarządzając majątkami opactwa i na pomaganiu biednym. Ciekawe jest to, że mnisi benedyktyńscy zbudowali klasztor blisko terenów miejskich, co na przykład w porównaniu do opactwa Cystersów, które w tamtym czasie również panowało. Mamy tego przykłady w niedalekim
Rivelox i właśnie Fountain Abbey, oni wręcz przeciwnie, oni uciekali na tereny bezludne. Mnisi nie mieli lekko tutaj z mieszkańcami Yorku i często byli oskarżani o luźne stosowanie zasad panujących w opactwie, czyli luźne stosowanie ślubów. Tutaj jeszcze mamy pozostałości hospicjum, jednak ze szpitalem nie miało to zbyt wiele wspólnego. Było to raczej gościniec, gdzie opat mógł gościć znamienitych gości. Ostatnio zachwalałem pogodę i mówiłem o English weather. Dzisiaj mamy tego właśnie przykład, że jednak ten English weather czasami jeszcze występuje. Tak się zachmurzyło, że aż ciemno się zrobiło. I lampki zapalili jak magicznie. Znajdujemy się właśnie przy Marygate. To była główna brama prowadząca do opactwa i to tutaj biedni ludzie z Yorku przychodzili po jałmużnę. A tuż obok, w sąsiedztwie Marygate, znajduje się właśnie kościół Olafa. O, już pada na obiektyw, nie ma co. Dziękuję Wam i przepraszam za warunki pogodowe, trochę uniemożliwiły mi pokazanie Wam wszystkiego. King's Manor został wybudowany w 1270 roku i pierwotnie służył jako dom opata, czyli tak zwany Abbot House. Kiedy Henryk VIII został mianowany najwyższą głową kościoła w Anglii w 1534 roku, zaczął likwidować wspólnoty monastyczne w Anglii, Walii i Irlandii. Proces ten, znany jako likwidacja klasztorów, doprowadziła do zamknięcia opactwa St. Mary w 1539 roku. Dom opata nie był więc więcej potrzebny, dwór został zatrzymany przez koronę i stał się siedzibą Rady Północy. Jako Rada Północy King's Manor gościł członków rodziny królewskiej i samych królów, m.in. Henryka VIII, Karola I czy Jakuba I Stuarta. Dzisiaj King's Manor jest w posiadaniu Uniwersytetu Yorkowskiego i mieści się tu m.in. Centrum Badań nad Średniowieczem czy Wydział Archeologiczny Uniwersytetu z Yorku. Nad wejściem do King's Manor znajduje się herb, na którym w języku francuskim jest napisane, nie będę tego przytaczał po francusku, bo nie znam francuskiego, ale w języku angielskim znaczy to God and my right. Ktoś spostrzegawczy może się dopatrzyć, że w literze N jest błąd. Nikt nie wie, dlaczego został ten błąd popełniony. Prawdopodobnie był to błąd osoby, która wykonywała ten herb. N jest po prostu odwrócony. Nie każdy pewnie wie, że do budynku King's Manor można swobodnie wejść, pomimo tego, że znajduje się tu uniwersytet. Przechodzimy więc na dziedziniec. Piękny dziedziniec. Tutaj mamy rzeźbę byka. Tak to wygląda. Była sala posiedzeń jest obecnie reflektarzem, w którym znajduje się kafejka. Można do niej sobie przyjść normalnie na kaweczkę. Zaraz Wam pokażę to miejsce. Tutaj oczywiście też nad wejściem zdobienia. Czerwony telefon, w razie potrzeby można zadzwonić do prezydenta albo do królowej. I tutaj znajduje się właśnie ta kafejka, o której Wam mówiłem. W wiekach późniejszych średniowieczny dom opata został rozbudowany o kolejny dziedziniec,
na który właśnie się udajemy. A użyto do tego kamienia właśnie z opactwa St. Mary's. Tutaj mamy kolejny dziedziniec i to jest właśnie Department of Archaeology Uniwersytetu w Yorku. Kamienne trumny, pewnie z opactwa.